To co? Włosy poprawię. Są tam jeszcze jakieś baterie? Baterie idą na zagwoda. Dobry Państwo! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na remanencie... Już. Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym programie Remanent Tygodnia. Dzisiejszym gościem jest dziennikarz Gdańsk Strefy Prestiżu, Darek Olejniczak. Dzień dobry. Darku, słuchaj, ogólnie rzecz biorąc w Gdańsku to jest przepychanka. Albo drzewa ścinają, albo deweloper coś buduje, albo coś wyburzają, albo coś się pali w tych dzielnicach biedy. Także ogólnie rzecz biorąc mało co się dzieje, tylko ciągle mielimy się w tym samym sosie. Ale pewna sytuacja jakby jest bardzo bulwersująca, ponieważ na Dolnym Mieście odbył się protest. Ten protest się tam tlił od kilku właściwie miesięcy, a chodzi o wycinkę drzew pod inwestycje firmy deweloperskiej Eurostyl, która w tym miejscu chce zbudować dzięki partnerstwu prywatno publicznemu, tak to się chyba nazywa, jakieś zabudowania. Oczywiście wiadomo, jakie będą to apartamentowce dla bogatych ludzi. Nie wiadomo, z czyjej inicjatywy powstało jakieś spotkanie deweloper i Rada Dzielnicy. Co ciekawe, Rada Dzielnicy nie uczestniczyła fizycznie. Ja nie widziałem nikogo tam z Rady Dzielnic, przynajmniej. No, może tam ktoś był, ale ja nie widziałem. No ale... jakaś organizacja, czy deweloperska, czy Rada Dzielnicy zorganizowała spotkanie deweloperów kontra Rady Dzielnicy i co tam się stało? Media nie zostały tam wpuszczone. No, spotkanie było tajne, media były niegodne, a bogaci ludzie też muszą gdzieś mieszkać, prawda? No oczywiście, tylko co ciekawe, całe to spotkanie zorganizowano w IKM-ie, czyli w Instytucie Kultury Miejskiej. Budynek publiczny, za publiczne pieniądze funkcjonujący. Tak, to prawda. No, spotkanie to też dotyczyło właśnie publicznych spraw. Kuriozum, rzeczywiście deweloper nie życzył sobie obecności mediów na tym spotkaniu. Samo spotkanie zostało zorganizowane nie wiadomo rzeczywiście przez kogo, nie wiadomo jak dotarło zaproszenie do uczestników tego spotkania, nie wiadomo skąd pojawiła się agenda problemów, które na tym spotkaniu zostały poruszone. Wielka tajemnica, może jednak dowiemy się, o co chodziło. I... nie zaproszono mediów, nie zaproszono też protestujących. Nie, nie zaproszono protestujących. Protestujący tam byli być może niepotrzebni, bo chodziło o to, żeby się jakoś dogadać. Tak, ja przypomnę, że 2/3 Rady Dzielnicy Śródmieście to są nie wiem, członkowie czy członkinie. Jedno i drugie. Jedno i drugie być może. Wszystko dla Gdańska. No, no więc chyba spotykali się w duchu porozumienia. W duchu porozumienia i po prostu... najpewniej tak. Właśnie mikrofon mi wyleciał, tego nie będziemy wycinać. I kompatybilności poglądów. Znaczy, cel spotkania jest nieznany, naprawdę i zadziwiający, bo spotkanie, jak już mówiliśmy, było tajne, uzgodnione tylko w gronie znanych sobie... Może jakiś cyrograf tam chcieli podpisać? Pakt. Z kim? Z diabłem, myślisz? Ale nie? Pakt chyba z deweloperką to miasto ma od dawna. Ma. I to chyba nie ukrywa tego nawet, bo być może to miasto zorganizowało to spotkanie. Może w ramach partnerstwa. Możemy sobie dywagować, możemy się domyślać, możemy snuć różne teorie. Nie wiemy na dziś, o co chodziło, po co było spotkanie, nie wiemy, dlaczego media nie mogły w nim uczestniczyć. W ogóle mało wiemy. Staramy się tutaj rozwikłać wielką zagadkę. Myślę, że nie jesteśmy w stanie na ten moment. Ale słuchaj, tutaj miasto, w ogóle cała ta organizacja, wszystko dla Gdańska protestuje, bo wolne media zamykają, podpisuje jakieś inicjatywy, żeby zlikwidować TVP Info. Może dlatego chcą je zlikwidować i nie zapraszać. Znaczy, to już była pierwsza próba zlikwidowania. Tak? Może, tak, no bo jednak... likwidują poprzez niezapraszanie. Poprzez niezapraszanie, tak. No bo dlaczego mieliby zapraszać coś, co już właściwie powinno nie istnieć? Ja tylko tego biednego Macieja na skrętach, który tam z tym mikrofonem biednym chodził i zakazali mu nagrywać.
Człowiek po prostu przez to miasto jest cały czas upokarzany. Media są prześladowane, widzę. Prześladowane w Gdańsku. Wolne media. Wolne media, tak. O rany boskie. No to jest ogólnie rzecz biorąc bardzo fajnie. No, nie wiem, ja bym się pokusił o jakąś odezwę do pani prezydenta, ale chyba nie ma sensu, bo to nie ma. Nie ma sensu. Jest tak, że miasto wie, co robi, miasto wie, tak. Dlaczego robi. My przecież nie wybrali ludzie. Wybrali. To co się wtrącać dalej? Właśnie, aby wybory były jakie? Wolne były. Wolne wybory były, tak. No nie wiem, co tutaj dalej powiedzieć w tej kwestii, bo chyba to wszystko zostało powiedziane. Miasto właściwie powiedziało wszystko, nie mówiąc nic. Nie mówiąc nic, dokładnie tak. My też możemy mówić, a właściwie niewiele wiedząc, to chyba nic mądrego nie wymyślimy na ten temat. Możemy sobie się tutaj uśmiechać, żartować, ale sprawa jest tak naprawdę dziwna i chyba poważna jednak, wbrew pozorom. Znaczy ona jest poważna, a zarazem jest śmieszna. Ale może to chodzi o to, że w jakimś konkursie wielkich kabaretów bierze udział po prostu Rada Miasta, Rada Dzielnicy i deweloper. A my przy okazji. A my przy okazji, tak. No, jako komentatorzy z takie dwa dziadki. No ja mam ogoloną brodę, ty masz trochę większą. Ale jest... Słuchaj, kolejny temat wczoraj, bo program nagrywamy w czwartek, a emitujemy w piątek. Żeby to było jasne. Wczoraj odbył się mecz ja tu jestem słaby kibic, Liga Europy. Liga Europy. Przyjechali Hiszpanie, przyjechali Anglicy, właściwie kibice tych zespołów. No, dusza, mimo że były obostrzenia w dalszym ciągu obowiązujące, jakieś tam obostrzenia covidowe oczywiście. Tak, tak. No to było bardzo tłoczno na długim targu. Tak. Uważam, że miasto nie było zupełnie przygotowane do tego. Taki nawał gości pomimo tych obostrzeń no jednak był powalający dla organizacji spółek, które są odpowiedzialne za sprzątanie, bo butelki się walały, wszystko było... Zadumałem się przez chwilę nad tym, co mówisz, bo rzeczywiście jest tak, że miasto chyba nie było przygotowane na to, że oprócz tego, że goście tu przyjadą, to jeszcze tych gości trzeba przyjąć, jakoś zadbać o ich raz bezpieczeństwo, dwa warunki sanitarne, trzy zabezpieczyć miasto przed nawałem śmieci, które powstaną przy okazji wizyty takiej grupy ludzi. Toalety. Toalety, oczywiście. Bo to można posikać wszystko. Wszystko można posikać, zwłaszcza bramy. Toalety to jest chyba nasza pięta achillesowa w Gdańsku. Ale tak. Słuchaj, tam jakaś zadyma była. Była. Nie wiem, o co chodziło dokładnie. Chodziło z tego, co ja z kolei wiem, to chodziło o to, że grupa kibiców, którzy zdaje się byli kibicami Lechii, tak się oni identyfikowali, czy też pseudokibicami Lechii, zemściła się na kibicach angielskich za to, że kilka lat temu kibice angielscy, jacyś tam bliżej nieokreśleni, zdeptali polską flagę, co samo w sobie jest uczynkiem karygodnym, rzeczywiście. Tak. To nie jest... ma o czym mówić, natomiast ten sposób i styl brania odwetu jest równie karygodny, równie głupi. Znaczy to było głupie zagranie. Głupie zagranie. Głupie zagranie. Pani prezydent oczywiście przepraszała za to wszystkich, ale ja nie zauważyłem jednej rzeczy, bo oczywiście to jest karygodne. Ja potępiam takie zachowania siłowe, które w taki sposób się jakby okazuje, ale też pani prezydent się nie zająknęła za tym bałaganem. Nie chciała przemówić do kibiców, żeby jednak nie śmiecili, nie sikali. Nie, bo to trzeba przepraszać za grzechy niezawinione, znaczy cudze, czyli właśnie tych bandziorów, którzy napadli kibiców angielskich, ale za to, że samemu jakby się nie dopatrzyło paru rzeczy, nie pomyślało o paru rzeczach, to już chyba przepraszać nie trzeba, bo to już nie jest takie fajne, nie jest takie sympatyczne. Ogólnie rzecz biorąc, gdańszczanie
Nie mogą pić na zewnątrz piwa, nie mogą sikać pod murkiem, ponieważ ich goni straż miejska, czy tam policja, policja chyba mniej. A kibice sobie przyjeżdżają, mogą obszczać, wulgarnie powiem, obszczać główne miasto, naśmiecić, porozwalać butelki. To nie jest do końca ich wina, to jest wina też organizacji tego, bo można było przecież śmietniki postawić w tych miejscach, no tak. Bo jak widziałem na zdjęciach, no... Oni próbowali wokół tych śmietników ustawiać takie stosy. Mamy takie zdjęcie, chyba też je pokażemy. No pewnie. Ale kibicowałeś któryś z... Nie. Nie, nie, nie. Ja patrzyłem, oglądałem mecz, ale na chłodno. Ja zasnąłem na tym. Chyba nie bardzo mnie to interesowało, chociaż bardzo chciałem. Mówię, ojej, tak, wreszcie wielka impreza po 2 latach. Nie chciałeś uczestniczyć w takim wydarzeniu. No właśnie chciałem. No, nie wyszło. 2 lata, nic się nie dzieje. I wreszcie tutaj mamy olbrzymią imprezę międzynarodową. Ja przygotowany i zasnąłem po prostu na drugiej połowie. Ja myślę, że kompromitacja. Pełna kompromitacja. Oj rany. A jak się ten mecz skończył? Ktoś wie? No, wygrali Hiszpanie. Ale to jakieś rzuty karne tak, były. Rzuty karne. Chyba 11 rzutów karnych. 11 rzutów, gigantyczna, historyczna kolejka rzutów karnych. To może mgła tam była i nie wiedzieli, gdzie strzelać. No zawiódł bramkarz. Drużyny Manchesteru, no widocznie bardziej umiał łapać niż strzelać. Albo odwrotnie. A, bo no i po kolei tam strzelali sobie, tak? Tak, strzelali bramkarze, no i jeden bramkarz nie obronił. Cóż. No tak, no zdarza się. No tak czy inaczej, no gratulujemy wygranym, no a gratulujemy też przegranym, no tak. Bo przegrali przecież na naszym pięknym bursztynowym stadionie. Super. Darku, dobrze, nie będziemy przedłużać, to miał być szybki strzał, w miarę wesoły, mam nadzieję, że jest. Jakiś wesoły, może się troszkę z nas pośmiejecie chociaż. Chociaż tak. Dziękuję Ci, Darku. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia.